Nie tak blisko! Piotrek, prosimy o podsumowanie rajdu Cieszyńskiej Barbórki. W dwóch słowach? Super rajd. Coś więcej? No, ogólnie trudny rajd, jak zawsze w Cieszynie. Warunki dosyć zdradliwe, powiedziałbym. Odcinki bardzo fajne, super przygotowana trasa, kompaktowy rajd. Co, no dla nas taka jednorazowa przygoda w innej roli w tym sezonie, dla mnie i dla Jaska. Tak naprawdę na co dzień jesteśmy na rajdach, ale w innym charakterze. No i można powiedzieć, że rajd się dzisiaj zakończył teraz, a my czujemy się, że dopiero moglibyśmy ruszyć na odcinki. No ta ostatnia pętla już w miarę jakoś nam się układała, bo początek był trudny. Ten samochód jest bardzo wymagający, zwłaszcza w takich warunkach. No dużo uwagi musieliśmy poświęcać temu, jak zmieniać biegi, jak hamować. No nie jest łatwo po prostu wsiąść z marszu i jechać takim autem, ale widać, że ma potencjał. No myślę, że gdyby Łukasz Hawaj tu dzisiaj startował za kierownicą, to parę osób mogłoby się zdziwić. No. Auto jest naprawdę z dużym potencjałem, trzeba poprawić jeszcze kilka elementów, głównie zawieszenie i będzie to naprawdę fajna zabawka. Jadący z Seychetem Kinkar. Gratulacje dla kierowcy i dla pilota. Pamiętkowe zdjęcie. Ważne, bo są na mecie. Proszę Państwa, tyle samochodów w klasie gości. A już proszę Państwa, za chwileczkę dowiemy się, jak wygląda puchar. Thank you.